Nie, nie Atencjuszu pierdolony. Nie chciałbym. No właśnie, a propos atencji. No, propos atencji, słucham, propos poczekaj. Tak, wypowiedź ci teraz, dlaczego mój ojciec jest atencjuszem, kurwa? No, no właśnie, jesteś... i kolejny raz tutaj dawaj, wychodzi to, że nie słuchasz i tam od razu jakieś tam media podłapały zaraz za tobą i wzięły twoją mańkę. Ja nie powiedziałem o twoim ojcu, że jest atencjuszem, tylko zadałem tobie pytanie i powiedziałem, to jest pytanie. Denis, jak nazwiesz teraz swojego ojca, jak nie atencjuszem? Zaraz po tym, parę dni później, poglądałem wywiad z twoim ojcem i uważam, że to całkiem równy gość jest i aż dziwi mnie to, że wychował takiego gamonia jak ty. Życie. No życie, no to, życie.